Rola kobiet. Jaka jest rola kobiet według Słowa Bożego? Temat ten jest niezwykle istotny. Otaczające nas zachodnie społeczeństwo dąży do wyeliminowania wszelkich różnic między mężczyznami i kobietami i opowiada się za równością za wszelką cenę. Chrześcijanie wystawieni na działanie tego środowiska są narażeni na wpływy w swoim myśleniu i działaniu, być może początkowo niezauważalne. Inną pułapką, wręcz przeciwnie, byłoby zminimalizowanie lub lekceważenie błogosławionej działalności chrześcijańskich kobiet. Zauważając godną ubolewania ewolucję praktyk w kręgach chrześcijańskich na te tematy, staram się udzielić biblijnych odpowiedzi na uzasadnienia często podawane dla tych praktyk. W kolejnych wierszach, w kolejnych fragmentach Słowa Bożego prześledzimy te uzasadnienia, argumenty, a więc kolejne fragmenty Słowa Bożego będą podstawą do tego, aby te argumenty poddać osądowi Słowa Bożego. Te osądy zostaną pośrednio powtórzone w formie pytań, praktycznie zadawanych przez tych, którzy popierają te praktyki, a potem ocenione w świetle Słowa Bożego. Odpowiedzi są celowo i w miarę możliwości udzielone w sposób zwięzły, precyzyjny, co nieuchronnie naraża je na krytykę jako suche, zimne lub dogmatyczne. Intencją jest raczej okazywanie uczciwości w nauczaniu, godności i zdrowej mowy, która nie może być potępiona, jak uczy nas Słowo Boże w Tytusa 2:7-8. List do Tytusa, drugi rozdział, 7-8 werset. We wszystkim okazuj z siebie wzór dobrych uczynków, w nauczaniu czystość, powagę, słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik zawstydzić się musiał, nie mając nic do powiedzenia o nas. Starałem się unikać wszelkich pogardliwych lub prowokacyjnych sformułowań dotyczących zaobserwowanych odchyleń i uznaję, że wiedzę o Bożych myślach zdobywa się poprzez pobożne, a nie intelektualne studiowanie Pisma Świętego, zgodnie z wyrażeniem mówiącym o tym, że nauka, która jest zgodna z pobożnością, bo tak uczy nas Słowo Boże w 1 Tymoteusza 6:3. Jeśli kto inaczej uczy i nie przystępuje do zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i do nauki, która jest według pobożności, a także Tytusa 1:1. Paweł, sługa Boży i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest według pobożności. Prawda jest według pobożności. Jeśli jesteśmy zachęceni i zachęcani przez Słowo Boże do zachowywania dobrego depozytu, to przez Ducha Świętego musimy to czynić. Nie mamy wyboru. I o tym świadczy m.in. 2 Tymoteusza 1:14. 2 Tymoteusza 1:14. Strzeż powierzonego dobra przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Odniesienia do oryginalnej greki koine Nowego Testamentu zostały poczynione przeze mnie nie po to, by sprawiać wrażenie erudycji, ale aby odnieść się do argumentów opartych na znaczeniu słów. Metoda ta może raczej odstraszać i zniechęcać niż przekonywać, ale czasami jest niezbędna do wyjaśnienia zakresu rozważanych myśli. I pierwsze zagadnienie, które mamy, to czy istnieje różnica między mężczyznami i kobietami w oczach Boga? Odpowiedź brzmi:
Tak, istnieje różnica między mężczyznami i kobietami w oczach Boga w odniesieniu do naszego życia na ziemi. Nie, nie istnieje różnica między mężczyznami i kobietami w oczach Boga, jeśli chodzi o naszą pozycję przed Bogiem w Chrystusie Jezusie. I odniesienia biblijne, które nam to udokumentują, to jest m.in. Księga Rodzaju, 1 rozdział, 27 werset. Mamy tam wyraźnie powiedziane takie słowa, które nam jednoznacznie potwierdzają tę zasadę. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Także Księga Kapłańska, czyli trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 27, werset od 1 do 8. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: mów do synów izraelskich i powiedz im tak: jeżeli kto składa Panu jakieś szczególne ślubowanie dotyczące jakichś osób według Twojej oceny, to Twoja ocena będzie taka: za mężczyznę od 20 lat do lat 60 będzie Twoja ocena wynosiła 50 cykli srebra według cykla świątynnego. Jeżeli to jest kobieta, to Twoja ocena będzie wynosiła 30 cykli. Jeżeli chodzi o młodzież od 5 do 20 lat, to Twoja ocena będzie wynosiła za rodzaj męski 20 cykli, a za rodzaj żeński 10 cykli. Jeżeli chodzi o dziecko od 1 miesiąca do 5 lat, to Twoja ocena będzie wynosiła za dziecko płci męskiej 5 cykli srebra, a za dziecko płci żeńskiej Twoja ocena będzie wynosiła 3 cykle srebra. Jeżeli chodzi o 60-letniego i wyżej, to za mężczyznę Twoja ocena będzie wynosiła 15 cykli, a za kobietę 10 cykli. Jeżeli jest za ubogi, aby zapłacić według takiej Twojej oceny, postawią go przed kapłanem, a kapłan go oszacuje, zależnie od tego, na ile stać ślubującego, kapłan go oszacuje. Kolejne miejsce to jest Mateusza, 22 rozdział, werset 30. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale będą jak aniołowie Boży w niebie. Galacjan 3:28. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny lub niewiasty, albowiem wy wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. Kolejny punkt, którym chciałbym się zająć, to czy istnieje różnica między mężczyznami i kobietami w kościele, w zgromadzeniu.